mniejsze. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Co jest? Zamknij oczy. Brać go! Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Spróbujemy zrobić to barciowe widziadło. Ja sobie porozmawiam z tym krasnoludem. Jestem właśnie tutaj w tej rezydencji. Najpierw spróbuję z tym krasnalem pogadać. Zobaczę, czy to coś da. Posłuchałem waszej opinii. Uciekłeś z Cemerii. Marnie wyglądasz. Aha, z nim się nie da pogadać. Przepraszam? Aha, z nim nie. Muszę znaleźć tamtego krasnala. Poczytałem troszeczkę na ten temat. Wiecie, no, nie lubię tego robić, bo wolałbym grę przechodzić na zasadach niespodzianek, no wiadomo, nie? Natomiast jeżeli będzie taka możliwość, to właśnie chciałbym pogadać z tym krasnalem. Poczytałem też wasze podpowiedzi, wasze... No, wszyscy twierdzicie, że powinienem tutaj iść za śladami. No, ja się z tym zgadzam w 100%, tylko te ślady doprowadziły mnie na brzeg. Zaraz, spróbuję znaleźć to miejsce. O, tutaj są te krasnoludki. Czekajcie, pójdę tymi śladami. No dobra, ale tak, tutaj nie mogę tego zbadać w żaden sposób. Sami zobaczcie. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. No i w ogóle dziękuję, że no, wspieracie mnie tutaj właśnie też wiedzą. Ale z tego co mówicie, to też no, nie tylko ja mam problemy z tą misją. Chciałbym ją zrobić, wiecie. Dobra, pogadam z tym krasnalem. Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwie jeździ. Dobry dzień. No, tylko dobry dzień i tyle. Więc, no nie pogadam. Tutaj jest ta opcja, żeby poszukać. Ja tutaj naprawdę spędziłem wcześniej bardzo, bardzo dużo czasu. Patrzcie, tam te skrzynie się jeszcze świeciły, ale czemu one się świeciły? Przed chwilą. Kurdenson. Ja tutaj powinienem czegoś jeszcze poszukać. Aha, to są nekery. Okej. Okej, to po nekerach. Śmieszne są to stworki, tak jak już kiedyś wam mówiłem. Spróbuję taką metodyką właśnie tutaj gdzieś poszukać. Wiem, czego wiem, do czego mnie to powinno zaprowadzić. No to, to chociaż tyle wiem, ale no to niewiele zmienia. No zobaczcie, tutaj są jakieś utopce. Kurde. Bo mnie chciały ugotować. Tutaj te utopce, nie wiem, co one się tak tutaj zgadały na mnie. Ale dobra, no. Skoro się zgadały. Dobra, to tak, podnosimy to.
Czyli takie. Powinienem tam jeszcze właśnie wrócić z powrotem na to barciowe widziadło, na tą misję, bo jednak wszystko, co powinienem znaleźć, to w tym kręgu. Natomiast tutaj powinno mnie to pokierować dalej. Natomiast sami zobaczcie, ja tutaj nie mogę niczego takiego znaleźć, co by mnie doprowadziło dokądkolwiek. Jedyna opcja to jest właśnie ta wyspa, a ta wyspa to jest ślepy zaułek. No nie ma tutaj kompletnie nic. No i taka trochę się pupka zrobiła, bo naprawdę bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić to, a najwidoczniej po prostu stracę tą misję, bo ona się, nie wiem, przedawni czy coś. Jeszcze tutaj zobaczę. Nie no, ale kompletnie tutaj nic nie ma. Chwila, moment. To jakie miałem wymyślić, żeby tutaj dojść? Czekajcie, bo się coś się przełączyło. Dobra, okej. Okay. Skoro się to przełączyło, to ja będę szedł po tych śladach. Nie mogę ich zbadać, nie mam ikony. Zobaczcie. Naprawdę, zwracam na to uwagę i nie ma. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Okej. Okay. Czyli powinienem to zbadać teraz dokładnie, tak? Czekajcie, ja tutaj sobie... dokładnie to wszystko przeszukam. Fajna tutaj jest taka lokacja. Aha, to no to drzewko jeszcze sobie zgarnę, bo już widziałem z daleka, że się świeci, a chciałem... Wiecie, nie chcę tutaj niczego pominąć. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że ja te wszystkie znajdźki, no to wiecie, że lubię. Ja lubię zobaczyć. Wy też, niektórzy lubicie, jak chodzę po tych lokacjach, więc ci, co nie lubią, to... niech przesuną po prostu sobie czasami. Przecież dla każdego to też nie jest tak, że to tylko dla jednej osoby przecież jest ta seria, tak? A niektórzy z was lubią jednak, że tam pochodzę po tych lokacjach i poszukam. Dobra, to tutaj mamy to załatwione. Idziemy znaleźć. O, tutaj są drzwi, ty. Ja się zapiszę. Dobra, jestem zapisany. Biorę mieczyk. Nie, może mieczyk na razie schowajmy. Zamknięte. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaregluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. O kurde, to może być coś... demonicznego, tak? No dobra. Nie wiem, na co się przygotować. Patrz, nie mogę tego otworzyć. Barciowe widziadło, jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Co cię tu wziął? Płotka cię dogoni. Chodź, płotka. Chodź szybko. Chodź szybko, płoteczko. Lecimy za nim. Patrz ty, no. Je banany. O,
Patrz, nie mogę w niego trafić. Patrz, no nie trafię w niego. No, dawaj, dawaj. Jeszcze na kuniu to jeszcze nie walczyłem. Patrz. No powinno. No. Ej, porządny jest. O kurde. No. Odskakuj. To uciekacz. No. O kurde. O. Ładnie, dobra, idziemy jeszcze, 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 jeszcze raz. Łatwo nie było. No ale cieszę się, że mogliśmy dokończyć to widziadło. Gdzie jest mój kunik? Chodź, kuniku. I jadę do tego krasnala chyba po nagrodę, tak? Kurde, widzicie jaka to jest. Tak myślałem, że jak jest zimno, to coś z dzikiego gonu. Czekajcie, bo tutaj jest, coś się dzieje. To ja bym chciał pogadać. Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Mogę się tym zająć, oczywiście nie za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? No, odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Zajmiemy się tym zadaniem, od razu bym je zrobił, a nagrodę odbierzemy za chwilę, nie? Jeszcze tutaj tylko wejdę, no oczywiście wezmę... odciążę ich z tych zbędnych rzeczy, no bo im to się i tak pewnie nie przyda, a nawet jeżeli im się przyda, to mnie się przyda oczywiście bardziej. Nie, no ja wiem, wiem. Dobra, to to mamy załatwione. Tutaj jeszcze jest jedna znajdźka. Tak powiem tak, majątku na tym nie zbiję, ale ślady chętnie bym zobaczył. Chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. No dobra, idziemy po tych śladach. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że się coś zblokuje. Spróbujemy. Wilcze tropy, a obok odciski małych stóp, ale nie ma śladu walki. Dziwne. Okej.
Ślady małych stóp. Ciekawe. O, ślady się zmieniły. Kurde, coś znowu przeoczyłem. Czekajcie. Nie, no nic, nic nie przeoczyłem, tylko muszę przeleźć na drugą stronę. Dobra. Tutaj nie, tutaj. Piotruś, uważaj! On ma miecz! Oho. To żołnierz! Żywcem nas nie weźmie! Okej. Okay. Nic wam nie zrobię. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Kurde, no chyba się okaże, że to te dzieciaki. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przyuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Dobra, idę, słuchajcie, pogadam. Kryś jeszcze połykasz. Chętnie porozmawiam z tą staruszką. Może by je wzięła na wychowanie w zamian, nie wiem, za pracę. Wiecie, i dzieciaki na tym skorzystają, i ta pani na tym skorzysta. One jej nie będą okradały, będą miały jakieś jedzenie, ale przy okazji też dach, nie? Nad głową. No i co tam, wiedźminie? No nie będziesz zadowolona, ale... Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. No właśnie, powiem, żeby przygarnęła, nie? Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym. Kurde, no to fajnie. A ile ten, jakiegoś geltu, coś? No dobra, no to udało się, to zrobiliśmy. Mam nadzieję, że dzieciaki będą zadowolone. Pani starsza się tam przekonała. To bardzo fajnie jest, że się udało. No chodźmy, Płotka, chodźmy, bo musimy dojechać. O, na przykład tutaj. Przegoniłeś widziadło? Wasze barciowe widziadło było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki, wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Fajne, śmieszne te krasnalki. Jutro czeka nas ciężki dzień. Trzeba odbudować ule, które z...
zniszczył ogar. No tak. Mega się cieszę, że nam się udało zrobić to zadanie. Bardzo się cieszę. Dobra, moi drodzy, lecę. Robimy jeszcze ze dwa znaki zapytania, a w przyszłym odcinku zrobimy sobie spisek. Ja się przeniosę. Jak będę już w pobliżu, no to widzimy się. Dobra, moi drodzy, chyba się zbliżam do zadania. Tutaj coś fruwa. Teraz pytanie, czy to jest w moim tutaj zasięgu. Okej. O kurde. Ciekawe, czy się go uda tak pokonać. To jest króliszek, a ja wziąłem chyba nie to, co trzeba, ale to nie szkodzi. Jeżeli chodzi o ten eliksir, nie? To wziąłem chyba nie ten, co potrzeba. Ale jak znam życie, to poprawicie mnie w komentarzach, nie? Ja tutaj jeszcze lecę kawałek, bo tutaj mamy zaraz drugi ten znak zapytania. Więc tędy sobie przejdziemy. Zobaczycie, jak ja czasami biegam, powiem wam, po tej lokacji. Dobra, jesteśmy przy zadaniu. I teraz pytanko za 300 punktów. Okej. O kurdenson. Ich jest tutaj więcej. Stój spokojnie, bo nie mogłem cię trafić, kurde. Tam jest jeszcze. Dobra, zabity. Czyli nie żyje. Lecimy dalej. Tutaj jest jakaś pieczara. Aha. Więc wiecie co? Ja się zapiszę. Dobra, ja jestem zapisany. Macie ode mnie gratis zwiedzanie. Kurde, ty, tam jest jakieś bydle. A to jest żywiołak? Czy co to jest? Ja tak powiem szczerze, nie wiem. Golem, o kurde. Czekaj, golem. Chwila, moment. To jest na te magiczne, nie? Ten olejek. Kurde, wcześniej chyba mi się wydaje, że się pomyliłem. Ej, no miało działać. O kurde. A. Uciekaj, wiedźminek.
O kurde, ale mnie strzelił. No. Dawaj, szybko się leczymy. Gdzie on jest? Tam idzie. O kurde. Powiem wam, że wcale nie jest tak łatwo do niego podejść. Kurde, jak mnie strzelił, no. No, uciekamy. Uciekaj. Leczymy się. Kurde, mamy tylko jedzonko, jeżeli chodzi o... O ten... o życie, to możemy się tylko tak leczyć. Czy on się czasami nie leczy? Czy mi się wydaje? No łatwo nie jest. Bardzo jest, oj, takim wymagającym, powiem wam, potworkiem. No ja też swoją drogą, że nie mam tyle siły, nie? Jeszcze na Geraldzie. Kurde, znowu muszę się odleczyć i to szybko. Czekajcie, może go... O! Kurde! Chciałem w niego wycelować, a to on wycelował we mnie. Czekaj, a może go spróbuję tym? Wezmę Quen. To mi troszeczkę... to mnie troszeczkę uchroni przed tymi jego atakami. Znaczy... Kurde, patrz, już straciłem tarczę. No, dobry jest. Czekaj, tutaj. Muszę sobie tą tarczę troszeczkę jeszcze podrobić, bo... Dobra, jestem zamedytowany, wiem, czego się możemy spodziewać. Jak widzieliście, łatwo nie jest. Ja tam troszeczkę chyba za pochopnie podszedłem. No, i tak sobie właśnie myślę, że... ...że ogarniemy właśnie to w ten sposób. Aha, miałem jeszcze... Wiecie co? Chciałem tego Quena użyć od początku. Dobra, uciekamy. Chyba za blisko. O matko. Dobra.
napędy. Kurde, chaotycznie, chaotycznie. Zbyt chaotycznie. O, tak. Pomału podchodzić i uciekać. No. Ach, kurde. No, je banany. Golem, dobry. Dobra, trzeba go obiec. Ach, strzelił mnie znowu. Gdzie on jest? A? Dobra, biorę znowu Quen. Pokaż, co umiesz. Nie mogę tego zrobić, dlaczego? Aha, wiem dlaczego. Ale mi się teraz fartło. Ale mi się teraz fartło, powiem wam. No masakra. Dobra, udało się. Ale przyznam wam, wcale nie był taki łatwy. Dość mocno nacierał. No... Nie było to zbyt proste. Tylko pytanie teraz, czemu ja nic po nim nie mogę podnieść, bo co? Patrz. No nie mogę. Dziwne. Hehe. Ty, no zabiłem potworka, ale... Nic z tego nie wynika. Kurde. No dobra, nagrody pocieszenia. O, świetne. Ej, no to jestem zadowolony z nagród pocieszenia i to nawet... Powiem, że bardzo. Ej, fajnie, naprawdę bardzo fajnie wyszło. Tutaj trzeba wypłynąć. Odwiedzimy sobie jeszcze... Tutaj jest... Znak zapytania. A skoro tam jest znak zapytania, to trzeba się tam dostać po prostu. To chyba jest do góry, tak jest. No rozumiesz to. Dobra, 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 to nie, to na razie nie. Znak zapytania zrobimy sobie, moi drodzy, w następnym odcinku. Dziękuję wam za to, że jesteście. Walkę zaczniemy od kraba, jak widzieliście. No to trzymajcie się i do zobaczenia.